Witam Państwa, serdecznie zapraszam na najbliższy salon poezji K40 i zapraszam oczywiście w imieniu Stowarzyszenia K40 i starosty powiatu pruszkowskiego. Proszę Państwa, salon, ci, którzy chodzą na nasze salony, wiedzą, że wszystkie są bardzo piękne, a ten zapowiada się niezwykle, gdyż będzie to poezja jednego z największych poetów tego świata, noblisty Józefa Brodskiego. Czytać będą wybitni aktorzy Teatru Ateneum, czyli Tadeusz Borowski i Dariusz Wnuk, a śpiewać będzie pieśni białogwardzistów Żanna Gierasimowa. Jest to 29 listopada, godzina 12. Powtórzę Państwu, 29 listopada, godzina 12. Jak zwykle, zresztą jest to niedziela, samo południe i spotykamy się tutaj w pałacyku, który za mną widać, czyli w Młodzieżowym Domu Kultury w Parku Kościuszki. Zapraszam Państwa serdecznie. Jeszcze powiem tylko, że Żanna Gierasimowa będzie śpiewać naprawdę tak piękne pieśni, że mamy dwa koncerty, mamy piękną poezję i wspaniały koncert. Także zapraszam, bądźcie Państwo z nami o godzinie 12, 29 listopada.